Cześć, cześć, mam na imię Krzysztof, czytam książki, to już parę razy o tym mówiłem, a dzisiaj jeszcze będzie o pewnej książce, troszeczkę dla dorosłych, tak? Dlatego, że tutaj uwaga, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, więc jeżeli chcecie się w tej trzeźwości wychowywać, to nie oglądajcie dalej. Ale jeżeli nie macie nic przeciwko, to krótka przerwa i jedziemy. Więc o co chodzi z tą trzeźwością, to od razu pokażę. Troszeczkę polityczna książka, tak, bo jest to książka napisana cyrylicą i to na dokładkę rosyjską, ale o tym zaraz troszeczkę powiem. A książeczka nosi tytuł Leczenie piwem, dokładnie Leczenie piwą. I o czym mówi? Tak, dokładnie. Dokładnie rozumiecie. Mówi o leczeniu piwem. I to nie zawsze jakimś, nie wiem, specjalnym piwem leczniczym, bo takie piwa lecznicze, kosmetyczne także są, ale przede wszystkim właśnie tak leczenie piwem normalnym, jasnym, takie, które jest dostępne w każdym sklepie. I teraz troszeczkę o rosyjskich książkach. Lubię rosyjskie książki, dlatego że jest to taki język, język obcy, który rozumiem, a Rosjanie książek wydają bardzo dużo, nadal wydają bardzo dużo książek. Przez pewien czas kopiowali książki bez pamięci, nie przejmowali się żadnymi prawami autorskimi, w związku z tym naprawdę po rosyjsku dostępnych jest bardzo dużo fajnych książek. Ta książka nie jest skopiowana, ta książka jest prawdopodobnie napisana, jest po prostu autorska, tak? Ale jak widzicie, no w polskiej literaturze tego typu pozycji raczej nie znajdziecie. Jest troszeczkę ciężko, jest ubogo pod tym względem, natomiast zaręczam was, że właśnie za naszymi wschodnimi granicami takie książki są. Ja mam nadzieję, że nie będzie tak, że niedługo będzie u nas ich z pewnych powodów za dużo. Ale wróćmy do tej książki. Jak jest wydana? No tak sobie, jest to po prostu zszyta broszura. Może dzięki temu się nie rozpada. Jest naprawdę fatalny papier. Taki stary gazetowy, jeżeli chodzi o taką wersję edycyjną, gdzie no, mamy mało rysunków i są one takie sobie, czcionka też nie za dobra. Ale w zasadzie to są tylko takie dodatki. Bez tego da się żyć. Z czego się książka składa? Bo już przejdźmy do treści. Na temat autora nie powiem nic, bo po prostu tego autora nie ma. Wydana w Moskwie w roku 2004. Coś o nakładzie. Nic. Nie da się dużo, bo wtedy dużo wydawano. Z czego się książka składa? Jest naprawdę bardzo krótki rozdział na temat historii piwa. Od tego, że już to się zaczęło w starożytnym Egipcie. Od tego, jak to było z tym piwem w Rosji. Potem troszeczkę na temat składu piwa. Ale to są dosłownie to są strony. Słuchajcie, 16 stron, licząc te kartki takie wstępne i przechodzimy do mięsa, przechodzimy do właściwej treści, czyli przechodzimy do krótkich, zwięzłych recept na wykorzystanie piwa jako lekarstwa, ale nie tylko jako lekarstwa, ponieważ tu są także takie no, receptury, powiedzmy, na estetykę. Chmielnaja krasota. Chmielnaja, czyli chmielna krasota, uroda. Są tutaj po prostu przepisy na to, w jaki sposób wykorzystać piwo do maseczki na włosy, do maseczki na dłonie, twarz. Przede wszystkim właśnie w postaci różnych płukanek, maseczek. Ale myślę, że może wcześniejsze receptury bardziej by was zainteresowały. Wykorzystanie piwa przy bólu zębów, wykorzystanie dla osób, oczywiście, które mają problemy z żołądkiem, z trawieniem, dla osób, które mają problemy z nerkami,
To zresztą chyba wszyscy wiedzą, lekarze bardzo często mówią o tym, że jak ktoś ma jakąś kamicę nerkową, problemy z pracą tych nerek, to tutaj piwo jakieś lekkie, jasne nie szkodzi. Ja nie jestem lekarzem, więc nie bierzcie tego, czy jakiś pewnik, nie lećcie do sklepu teraz pić piwa. Ale ja się z tym spotkałem, tak, że ktoś, kto miał właśnie kamienie, miał problem z wydaleniem tych kamieni, to jemu się lekarz zaproponował po prostu, żeby sobie w tym momencie rodzenia tych kamieni, tego większą ilość piwa spróbował. Nie wiem, może chodziło o to, że jak wypije większą ilość piwa, to łatwiej wszystko zniesie. Jest też coś jeżeli chodzi o te receptury, są jeszcze jakieś receptury do wdychania. No jest tego naprawdę bardzo dużo. One są zwięzłe, krótkie, bez specjalnych opisów. Tak, szczerze to są właśnie takie, jakie lubię. Nie ma czegoś takiego, że jest zdjęcie na całą stronę, krótki opis i później dopisywana jakaś teoria do tego. Nie, jest naprawdę krótki, zwięzły opis, skład jest bardzo dokładny i to w rosyjskich książkach lubię, bo mam kilka takich tego typu książek, gdzie jakieś receptury są przekazywane i skład jest naprawdę bardzo, bardzo dokładny i da się z niego skorzystać. Próbowałem, więc spokojnie można. I tego składu jest, słuchajcie, to jest około 80 stron. Jest to naprawdę książka taka bardzo esencjonalna w swojej treści. Sama książka, nie kupicie jej, bo ja ją dostałem w prezencie i bardzo jestem wdzięczny osobie, która mi ją podarowała. Jeżeli widzisz, nadal ją mam, korzystam i nadal jestem bardzo wdzięczny. Więc tak, nie kupicie jej. A jeżeli gdziekolwiek ją znajdziecie, to bierzcie ją od razu, bo jest to naprawdę perełeczka taka w każdym zbiorze, nawet jeżeli nie będziecie się tym piwem za często leczyć. A właśnie, a propos tak leczyć, nie wiem, czy kojarzycie w języku polskim jest takie przysłowie, tak, czym się strujesz, tym się lecz. Może to właśnie przysłowia mądrością narodu, więc może jednak coś w tym leczeniu piwem, tak, coś tutaj się takiego znajduje. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile ta książka w tym momencie może kosztować, bo nawet szukałem w jakichś rosyjskich księgarniach wysyłkowych. Nic takiego już tam nie funkcjonuje. W rosyjskim internecie, tak, jest coś takiego jak rosyjski internet, w rosyjskim internecie znajdziecie trochę stron, gdzie hasło leczenie piwem jest obecne i tam jakieś przepisy, jakieś mikstury można znaleźć, ale nie jest tego tak dużo jak w tej książce. W związku z tym, tak, powtarzam, jeżeli ją znajdziecie, kupujcie, ale jakoś nie wróżę wielkiego ruchu w tym względzie. Czy tę książkę polecam? Oczywiście jako ciekawostkę tak. Natomiast nie polecam ludziom, którzy wierzą w to, że naprawdę przy pomocy tego typu receptur mogą wyleczyć wszystko. Tak? To mogą być rzeczy, które nie wiem, wspomagają nam leczenie, przynoszą jakąś chwilową ulgę, są ciekawostkami, a to na pewno nie zastąpią nam normalnej medycyny. Tak? Tego się nie da. Ale jako ciekawostkę na pewno serdecznie tą książkę polecam, jeżeli ją tylko znajdziecie. A jeżeli nie, to nie wiem, ja mogę, jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę na przykład zrobienia płukanki do włosów, to mogę recepturę takiej płukanki umieścić na stronie, na moim blogu, na Tajdzi po polsku. Szukajcie tam płukanki do włosów z piwa jasnego. Cześć.